Witam bardzo serdecznie i chciałam, dziękując za ten rok, tegoroczny rok współpracy, zacząć od informacji, która mówi o tym, że mimo trudnej sytuacji potencjał Słupska jest mądrze wykorzystywany przez także prywatnych właścicieli terenów. Wiecie Państwo, że moją wielką troską jest to, żebyśmy wykorzystywali potencjał Słupska, centrum Słupska, te tereny, które należą do prywatnych właścicieli, co do których miasto nie może mieć żadnych roszczeń, natomiast chciałoby widzieć w tych częściach miasta jakieś prorozwojowe inwestycje. Dlatego z radością pragnę pokazać to, co powstaje w mocno zaniedbanej przez lata części Słupska, jakim jest ulica Przemysłowa, plac Dąbrowskiego. Jest taki kwartał. Kiedyś tam znajdowała się bardzo, bardzo stara fabryka, którą wyburzyliśmy po to, żeby stworzyć warsztaty drzewne na ulicy Koszalińskiej. Ten teren został sprzedany. Początkowo miała tam być funkcja hotelowa, następnie plan został zmieniony. I prywatny właściciel, słupszczanin, co zawsze bardzo cieszy, postanowił ten teren zagospodarować. Trwają w tej chwili prace budowlane. I pokażę Państwu, słupszczanom, jak będzie wyglądał niedługo, bo w przyszłym roku, ten teren. Powstaje taki budynek zwany City Center, czyli budynek, który będzie miał charakter działalności usługowej. Będzie to piękna czerwona cegła. Nie mogę niestety służyć kolorową ilustracją. Piękna czerwona cegła. Budynek wysoki, charakterystyczny i nawiązujący jednak w stylu do budynków przy ulicy Tuwima. Chodziło o to, żeby nie zaburzyć jakąś bardzo nowoczesną architekturą tego terenu miasta Słupska. Ten budynek budowany jest przez pana Kacperskiego, który buduje także obiekty przy ulicy Sobieskiego, dwa wysokie, ale także, co jest bardzo cenne, wchodzi w te tereny miasta Słupska, które są wymagają rewitalizacji, na przykład budynek przy ulicy Kiri Skłodowskiej. To są te obiekty, które już powstają, ale z radością także informuję, że obok tej inwestycji budowanej za chwilę rozpocznie się kolejna. Naprzeciwko Biedronki i apteki, właśnie przy ulicy Przemysłowej 2, już został wyburzony obiekt, który kiedyś miał charakter przemysłowego obiektu, warsztaty, magazyny. Szkaractwo, jedno z największych w Słupsku. Pamiętam, że był bohaterem szkaradków słupskich, który Głos Pomorza kiedyś realizował. Ten szkaradek już nie istnieje, został wyburzony i tam powstanie także z czerwonej cegły budynek usługowo-mieszkalny. Więc ta część miasta ważna dla nas, bo tam przejeżdżamy przez rondo Stanisława Kądzieli przy ulicy Plac Dąbrowskiego bardzo często. Myślę, że będziemy wszyscy mieli z tego satysfakcję. To jest informacja radosna na koniec roku i tak jak równie radosną jest informacja, że istnieją przedsiębiorcy, którzy przymierzają się do tego, żeby zagospodarować długo leżący odłogiem teren, przeszło hektaru, przy ulicy Róg Kniaziewicza i Westerplatte. Były to kiedyś te obiekty wojskowe. Od kilku lat leżą one opustoszałe. Istnieją koncepcje zagospodarowania tego terenu w ciągu najbliższych 2 lat. Mówię o tym dlatego, że ten rok trudny wymaga od nas, żebyśmy jednak zakończyli go optymistycznymi wiadomościami. A cieszy tym bardziej, że mimo trudnego roku są przedsiębiorcy, którzy widzą perspektywę inwestowania w naszym mieście i niech tak się zdarzy. Szanowni Państwo, pragnę także podziękować radnym Rady Miejskiej za to, że wczoraj większością głosów został przyjęty budżet miasta na 2021 rok. Wczoraj podczas pierwszej sesji budżetowej, choć istniała możliwość wyjątkowo w tym roku, że zezwolono uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ażeby budżety były przyjmowane do 31 marca. W sytuacji trudnej samorządów była zgoda, że można budżety nawet uchwalać aż do 31 marca. Zawsze było to do końca stycznia. Myśmy przyjęli wczoraj, a informacja jest o tyle ważna, że możemy spokojnie planować wszystkie nasze zadania i bieżące, i inwestycyjne, a tych w przyszłym roku w planie naszym nie zabraknie. I właściwie w każdej dzielnicy Słupska będzie się działo coś, co podnosi po pierwsze jakość życia mieszkańców miasta, jak i rozwija nasze miasto, wykorzystując ten istniejący potencjał. Więc będą to inwestycje drogowe, oświetleniowe, infrastrukturalne,
Będziemy podnosili jakość życia mieszkańców miasta poprzez budowanie parków, wybiegów dla psów, skateparku, który się cieszy coraz większym zainteresowaniem. Będziemy rozwijali tak uzbrojenie terenów, ażeby przedsiębiorcy mogli wchodzić ze swoimi inwestycjami, które rozwijają nasze miasto. Bardzo jestem zadowolona z tego, że budżet zyskał akceptację, ponieważ czasy, które nas czekać będą, są ciągle jedną niewiadomą. W związku z tym lepiej, żebyśmy przynajmniej jedno wiedzieli. Jakie są nasze realne możliwości działań codziennych i bieżących, a budżet, choć to tylko dokument na papierze, tak naprawdę to on wyznacza rytm życia miasta. Więc dziękuję bardzo serdecznie. Proszę Państwa, pragnę jeszcze także bardzo, bardzo serdecznie podziękować Wam, mediom słupskim, ale także wszystkim, którzy podjęli temat i upowszechnili go tak, że powstała przepiękna historia i opowieść. Myślę o naszej konferencji sprzed 3 tygodni, kiedy dyrektor Treder wspólnie ze swoją zastępczynią panią Kasią Filipiak zaapelowali do mieszkańców miasta, regionu, Polski o to, żeby zechcieli przyjąć na wychowanie 2 rodzeństwa. Pisał o tym Głos Pomorza i jemu szczególnie pragnę podziękować, bo się okazało, że właśnie tytuł artykułu Grzegorza Chilareckiego na pierwszej stronie Głosu stał się tak publicznym materiałem, że to on trafił do małżeństwa z południa Polski. Tytuł artykułu ponoć był dać gram miłości. W każdym razie miał sens mówiący o tym, że dobrze dzielić się dobrem i miłością. A moja wdzięczność kierowana jest do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy naprawdę nie ustają w tym, żeby zapewniać możliwość domów dla ich podopiecznym. Pracownikom działu pieczy zastępczej oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej MOPR-u, którzy zorganizowali te spotkania rodziny, która przyjechała aż ze Szczyrku. Pracownikom tej pieczy zastępczej, którzy błyskawicznie załatwili wszelkie formalności, a współpraca wymagała zgody także i współdziałania z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Białej. I bardzo serdecznie dziękuję pracownikom 3 Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Słupsku, którzy w ciągu kilku godzin dokonali wszelkich czynności formalnych, prawnych, czyli bardzo ważnych, żeby tego samego dnia dzieci mogły wyjechać do swojej nowej rodziny. Jak się odbyło to spotkanie? Przyszli rodzice, już teraz rodzice, przyjechali rzeczywiście ze Szczyrku, spotkali dzieci, poznali je, wzięli je na kilkugodzinny spacer po mieście i po godzinie 16 decyzja o tym, że wyjeżdżają dzieciaki, swoje święta spędzą już w Szczyrku i po raz pierwszy zobaczyły śnieg. Nie mówię o tym tylko dlatego, że to jest historia, która zakończyła się takim fantastycznym happy endem. Ale mówię o tym dlatego, że bezcenne jest to, że dzieci będą miały normalne dzieciństwo i że wasza praca dziennikarzy ma taką moc sprawczą. Szalenie ważne. Za to bardzo, bardzo wam dziękuję. Proszę Państwa, święta i ferie. Miały być ferie dla wszystkich dzieciaków polskich szkół w jednym okresie czasu. Miały być. Myśmy zaplanowali z naszymi jednostkami kultury, jednostkami sportu bardzo bogaty program w przekonaniu, że dzieciaki szczególnie potrzebują wyjścia z domów. Przecież przybywają w tych domach, ucząc się online. Mieliśmy nadzieję na te spotkania bezpośrednio, ale już wiemy, że ich bezpośrednio dla uczniów słupskich szkół do 16 roku życia nie możemy realizować, ponieważ dzieci do 16 roku życia nie mogą wychodzić bez opieki dorosłych. Ale ta oferta, którą mamy, dzisiaj zostanie przedstawiona, żebyśmy chcieli skorzystać i powoli się do tego przymierzali, żeby dzieci odeszły od telewizorów i nauki online i poszły w jakieś inne kierunki realizujące ich pasję. Dlatego proszę bardzo dyrektora Rafała Szymańskiego, żeby przedstawił ofertę sportową, Jolę Krawczykiewicz, ażeby przedstawiła ofertę Słupskiego Ośrodka Kultury i Michała Tramera, żeby przedstawił ofertę naszej teatralnej placówki. Bardzo was proszę, Rafale. Tak króciutko, bo ta oferta rzeczywiście przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przez Aquapark była do
minionego czwartku bogata, szeroka i rzeczywiście skierowana do wszystkich klubów sportowych, do młodzieży i dzieci z terenu miasta Słupska. Okazało się, że w związku z rozporządzeniem covidowym niestety ta oferta musi być zawężona właściwie do niewielu czynności. Tak, na terenie ośrodka sportu i rekreacji mogą przebywać dzieci, młodzież z słupskich klubów sportowych, oczywiście pod opieką, i mogą realizować w myśl tego rozporządzenia swoje zajęcia sportowe, jeżeli tylko mają jakby zezwolenia z odpowiedniego związku sportowego, i tutaj nie będzie problemu. Przepraszam. Akwapark niestety jest nieczynny, ale w akwaparku może być realizowany turnus dla dzieci. Będzie turnus realizowany dla blisko 50 dzieci z terenu miasta Słupska, między innymi także dla dzieci z porażeniem mózgowym. Tam jest czwórka czy piątka dzieci poruszających się na wózkach, więc ta oferta, ta dwutygodniowa, będzie zrealizowana, i to też szczególnie cieszymy się, że też chociaż w kierunku takich dzieci może być przedstawiona i może zostać zrealizowana. Także kluby sportowe będą mogły realizować w ramach, w myśl tego rozporządzenia, ale to już będą we własnym zakresie musiały organizować ten czas dzieci, nie jakby w związku z współpracą z miastem, ale ewentualnie na obiektach właśnie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To krótko o sporcie. Czy ta oferta jest bezpłatna? Jak się zapisać? Do trzech fal nie ma półkolonii, to jest turnus rehabilitacyjny, bo półkolonie mogą robić szkoły. Akwapark sam siebie nie może robić półkolonii, musiał półkolonię odwołać w myśl tego rozporządzenia, ale może robić turnus rehabilitacyjny jako właśnie klinika, która istnieje przy akwaparku. Dzwonić do akwaparku, jeszcze pytać się, czy są wolne miejsca, bo zainteresowanie już było duże. Zanim nawet to rozporządzenie weszło, sama z siebie ta oferta była atrakcyjna dla mieszkańców Słupska. Także proszę kierować się do akwaparku. Dzień dobry. Podobna sytuacja dotyka kultury. Jedynie to, co możemy realizować w takim bezpośrednim kontakcie, to oferta dla młodzieży powyżej 16 roku życia, przygotowującej się do występów, do koncertów, spektakli, konkursów, festiwali. To realizujemy i będziemy realizować w czasie ferii. Natomiast dla młodszych dzieci specjalna oferta przygotowana przez Ośrodek Teatralny Rondo, wsparte przy pomocy klubu Kiwanis International Słupia, Fundacji Projekt Mokotów i firmy Mont Jump. I to jest taka edukacja przez sztukę. Nazywa się to kulturalne ferie w domu, ale mamy nadzieję z oderwaniem od ekranów komputerowych, ponieważ dostarczymy dzieciom między 7 a 10 rokiem życia takiej liczbie, jaka się do nas zgłosi na adres mailowy ferie@sok.slupsk.pl, pakiety ozonowane dotyczące 5 artystów światowych i polskich, malarzy, z którymi nawiązywać dialog poprzez sztukę będą dzieci. Zwrot tych pakietów nastąpi do nas i również wydrukujemy albumy, które powstaną po tych feryjnych zajęciach. Również platforma Moje Kino, to jest platforma, o której nawet Tomasz Raczek mówi, że ona już pewnie zostanie nawet w czasie popandemicznym, bo jest tak wartościową rzeczą, jeśli chodzi o kina studyjne. Tam jest propozycja 20 filmów dla dzieci i młodzieży, 20 wartościowych, światowych filmów, filmów, które pobudzają do refleksji i do mądrej rozmowy o wartościach, o różnorodnościach, nawet o odpowiedzialności za czworonogów, za tych, które najczęściej dzieci pragną mieć, a później z odpowiedzialnością za nie jest różnie, co wiemy po schronisku dla zwierząt i różnych przykrych sytuacjach. Także filmowe, edukacyjne filmy na pewno na platformie Moje Kino. A co za tym idzie? Konkurs Kino w oczach dziecka, i on też podczas ferii zawsze był realizowany. Wszystkie informacje na stronie Słupskiego Ośrodka Kultury www.sok.slupsk.pl. Teraz Michał Tramer. Dzień dobry Państwu. No my niestety znowu nadal działamy przede wszystkim online. Brakuje nam strasznie kontaktu z żywym widzem, ale przynajmniej namiastkę tego mamy. W soboty w godzinach, kiedy zwykle u nas odbywały się spektakle, czyli w sobotę o godzinie 11, prowadzone są warsztaty, i to już weszło w stały nasz kalendarz, tak długo jak będziemy zamknięci. Będą się odbywać warsztaty online przygotowane przez naszą pracownię edukacji teatralnej.
Bardzo serdecznie zapraszamy. To są nieodpłatne, natomiast prosimy wcześniej o, można się zgłaszać, czy też przez fanpage Teatru Tęcza, czy przez wysyłać messengerem, czy też przez pracownię edukacji teatralnej. Tam prosimy się zgłaszać, ponieważ grupy raczej warsztatowe są tak do 20 osób. Bardzo serdecznie zapraszamy. I też zachęcamy do tego, żeby korzystać, ponieważ przez cały czas pandemii myśmy bardzo intensywnie pracowali jako teatr. Wbrew jakby tutaj przeciwnościom losu. I bardzo dużo rzeczy zostało, które w sieci nadal są i funkcjonują i można je zobaczyć, które stworzyliśmy. Można zobaczyć, wydaje mi się, że w takim okresie feryjnym szczególnie ciekawe może być dla dzieciaków, żeby się oderwały już troszeczkę od tych monitorów, ekranów, no bo wiadomo, cała szkoła, wszystko teraz jest przed monitorem. Trudno, żeby jeszcze rozrywkę dzieciom serwować, ale coś pomiędzy proponujemy poprzez nasz taki miniserial kulinarny, jaki stworzyliśmy z udziałem naszych najbardziej popularnych postaci z naszych spektakli, czyli Niedźwiedzia i Maszy, i to jest Szalona Kuchnia Niedźwiedzia i Maszy. Powstało już kilka odcinków. Dzisiaj akurat jeszcze o 19:00 będzie emisja specjalna, świąteczna, także bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast w tych poprzednich odcinkach pokazujemy bardzo proste, chcemy jakby dotrzeć, pokazać dzieciakom, że zrobienie sobie samemu jedzenia nie jest trudne, zrobienie sobie, przygotowanie sobie kolacji czy deseru czasami może być bardzo, bardzo ciekawą, fajną zabawą. No i w ten sposób chcemy po pierwsze troszeczkę nauczyć dzieci samodzielności, troszeczkę też nauczyć zdrowego, racjonalnego odżywiania się, a jednocześnie wszystko jest to podane w przezabawnej formie przez ulubionych bohaterów. Oprócz tego cały czas do zobaczenia na naszych stronach, tutaj zachęcam do wyjścia, czy na naszą stronę, czy na nasz kanał YouTube. Do zobaczenia cały czas Śnieżka Comics Musical, projekt, który powstał we wrześniu, miał swoją premierę w ramach projektu Kultura w sieci, cały czas jeszcze wisi. Mówię jeszcze, ponieważ półroczna jest licencja na to, więc w lutym będziemy już kończyli Śnieżkę w postaci takiej, jakiej jest, natomiast będziemy ją przenosić na scenę. Mam nadzieję, że już będziemy mogli za niedługo ją po prostu pokazać żywym widzom. Tak samo bardzo, bardzo fajną rzeczą jest, która jest również do zobaczenia, też ją można zobaczyć za pośrednictwem czy YouTube, czy wejść na stronę Skansenu w Klukach. Cykl filmów krótkometrażowych, które stworzyliśmy w ramach wirtualnego spaceru dla Skansenu w Klukach. Są to filmy oparte o legendy pomorskie. Też bardzo ciekawa produkcja. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby zobaczyć te rzeczy, które gdzieś cały czas są i śledzić nasze strony, ponieważ my na bieżąco będziemy cały czas coś wrzucać, coś ciekawego będziemy się starali serwować. I tak jak podobnie jak tutaj Słupski Ośrodek Kultury, my również sobie zawsze stawiamy za cel, żeby nasze działania miały też charakter edukacyjny, żeby poprzez rozrywkę dzieciaki uczyć, wychowywać, to jest dla nas bardzo ważne, więc wszystkie te rzeczy mają też zawsze ten, oprócz tego rozrywkowego charakteru, mają zawsze jakiś taki wartościowy, dodatkowy cel ukryty. Jeszcze promocja zdrowego żywienia wspólnie z kulturą i edukacją. Dziękujemy, Michale. Przy tej okazji Jolu, Michale, Dominiku Nowak, panie Rubenie Silva, chciałam bardzo serdecznie podziękować dyrektorom wszystkich naszych jednostek kultury za to, że w tym trudnym czasie, bo na pewno ten czas był bardzo, bardzo trudny dla was, ponieważ wy jesteście przede wszystkim dlatego, żeby się spotykać z ludźmi, z widzami, biblioteka z czytelnikami, placówki kultury z instruktorami, wykonawcami, artystami, że to było niemożliwe, ale żeście znaleźli nowe narzędzia, którymi docieracie do ludzi, mieliście nowe pomysły. Cieszę się z tego także, że przetrwaliście w dobrej kondycji, także dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy jako drobną chociażby rekompensatę. I to, co możemy zagwarantować my jako wasze miasto Słupsk w nowym budżecie, to, że budżet dla was nie jest gorszy niż w przyszłym roku, niż w tym roku, a może będzie trochę lepszy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrych świąt dla wszystkich. Proszę państwa, jestem teraz w obowiązku przekazać informacje wszystkim, którzy chcieliby skorzystać z usług Ratusza Miejskiego jako oczywiście Urzędu do Spraw Najróżniejszych, że 24 w dzień wigilijny ratusz jest nieczynny
I tak jak w wielu innych miejscach, po prostu w ten sposób oddajemy pracownikom dzień, który im się należy za to, że drugi dzień świąt przypada w sobotę. Taki jest zwyczaj, więc Wigilia jest dniem wolnym, ale proszę w związku z tym o to, żeby jeszcze dzisiaj i jutro wszelkie formalności, które potrzebujecie Państwo załatwić w Słupsku, żeby to było wpisane w Wasze kalendarze. A więc raz jeszcze, w dzień wigilijny Urząd Miejski nie jest czynny poza Urzędem Stanu Cywilnego, który pracuje od godziny 8 do 13 przy niestety koniecznej, szczególnie w tym czasie, rejestracji zgonów. Urząd Stanu Cywilnego, wejście z boku do ratusza tu przy portierni od 8 do 13. W dzień wigilijny pozostałe wydziały nieczynne, natomiast w Sylwestra, w dzień kończący, oby jak najszybciej ten rok trudny, ratusz pracuje normalnie. Przy okazji chciałam także podziękować wszystkim moim współpracownikom w ratuszu miejskim za to, że mimo różnych sytuacji ratusz nie zamknął się ani przez chwilę w ciągu tej pandemii, a w tym drugim rzucie pandemicznym pracujemy normalnie. Pracujemy w normalnych godzinach, wszystkie wydziały są dostępne, choć pracujemy jak gdyby w ograniczonym zakresie, dzieląc się na poszczególne dni pracownicy wydziałów. Natomiast wszystkie sprawy w miarę na bieżąco są realizowane przez wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego. Szanowni Państwo, chciałam teraz o kilku jeszcze sprawach i ciekawych, i ważnych. Z ciekawostek pragnę zaprosić premierę stypendium, które otrzymał od prezydenta miasta Słupska wasz redakcyjny kolega, pasjonat historii Tomek Częścik. Tomek złożył w tym roku projekt o nazwie Przypominamy sukcesy słupskiej gastronomii. Był taki czas, w latach 60., 70., kiedy słupska gastronomia rzeczywiście miała taki okres rozkwitu. Znana była w Polsce, w Europie, na Węgrzech, miała swoje karczmy słupskie. O tych twórcach gastronomii słupskiej Tomek Częścik w swoim filmie opowiedział. I ten projekt stypendialny, który jest finałem, czyli film dokumentalny o złotych czasach gastronomii, będzie można zobaczyć jutro, w pierwszy dzień świąt, 25, o godzinie 18 na Facebooku, pod linkiem, który przekażemy do redakcji, gdybyście byli tacy mili i umieścili go jako adres do linku. Mam nadzieję, że i osoby, i historie, i smaki gastronomii ten film nam pokaże. Myślę, że na pewno pokaże, tym bardziej, że Tomek Częścik, poza tym, że jest historykiem i dziennikarzem, jest przede wszystkim mistrzem kuchni, jak się okazuje. Więc być może pokaże swoje przepisy autorskie, oparte, inspirowane w czasach złotych słupskiej gastronomii. Proszę Państwa, co cieszy jeszcze? Cieszy to, że następuje w Słupsku swoisty renesans neonów. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, ale postanowiliśmy pokazać nowy teatr w nowej odsłonie, także prezentując neon, który ma charakter zapraszania do siedziby nowego teatru przy ulicy Lutosławskiego. Na budynku odremontowanym przez wspólnotę, na budynku, kiedy jeszcze do niedawna znajdował się mural upamiętniający 250. rocznicę powstania teatru publicznego w Polsce, dzisiaj jest umieszczony już neon świetlny. Jest to maska teatralna charakterystyczna plus zaproszenie pod tytułem Spotkajmy się w nowym teatrze. W nowym teatrze, bo taka jest nazwa teatru, w nowym teatrze, bo ma wreszcie swoją siedzibę. Ale też do neonu powróciła Agnieszka Zielińska. Jest to słupszczanka pracująca w Warszawie, wychowanka Ronda Słupskiego, absolwentka pierwszego ELO, świetna dziewczyna, która tak bardzo kocha swoje miasto, że mimo że pracuje w bardzo światowej firmie Deloitte, postanowiła, że w Słupsku będzie inwestowała. I pierwsze, co zaproponowała, ponieważ bliska jest jej książka i w ogóle wysiłek intelektualny, wydzierżawiła od miasta dawną cepelię. Dokonała tam wielkiego remontu na dwóch poziomach i postanowiła, że tam stworzy, wygrała tą dzierżawę właśnie pomysłem, klubokawiarnię. Nazwa znana sprzed lat, czasami niepopularna. Klubokawiarnia polega na tym, że są tam książki do kupienia, jest tam duży stół, przy którym będą się odbywały spotkania z czytelnikami, autorami książek. Jest miejsce wydzielone, gdzie będzie kawiarenka, gdzie będzie można poczytać książkę i posiedzieć sobie w tym miejscu. Jest toaleta piętro niżej, jest pokój biurowy.
Ale to wszystko jeszcze za mało Agnieszce było, więc postanowiła, że musi wrócić do czasu neonu. W związku z tym już świecą 3 neony. Od strony kina Millennium jeden neon pod nazwą Zeppelin. Od strony ulicy Mostnika drugi neon i w środku, na ścianie, przy książkach, pod którym prawdopodobnie chętnie będziemy sobie robili zdjęcia. Od razu dodam, proszę Państwa, że wykonawcą tych neonów, bo może ktoś będzie chciał skorzystać z naszych przedsiębiorców, jest Gdyńskie Laboratorium Neonu Artystycznego. Ten neon przy ulicy Lutosławskiego kosztował w sumie 27 tysięcy złotych. Na to pieniądze były i z projektu od miasta, i ze środków Nowego Teatru. A te 3 neony u Agnieszki są jej tajemnicą. Jest to prezent dla miasta. Cieszę się bardzo, zachęcam zarówno do tego, żebyśmy odwiedzali Nowy Teatr w czasach normalnych i żebyśmy korzystali, bo można cały czas, z oferty Zeppelinu, czyli dawnej Zeppeli. Proszę Państwa, inwestycje. Króciutko tylko o jednej inwestycji, która jest dawno oczekiwana, a która ruszy w przyszłym roku, ale w tym tygodniu podpisujemy umowę z wykonawcą. Dotyczy to oczywiście pewnego elementu bulwarów nad Słupią, ale ważnego elementu kubaturowego tym razem, a więc nie drugich chodników. Myślę o rekonstrukcji średniowiecznej baszty obronnej wraz z towarzyszącą zabudową, a w tej towarzyszącej zabudowie będzie placówka wsparcia dziennego, będzie centrum seniora z zapleczem socjalno-kulturalnym, będzie takie pomieszczenie techniczne i przede wszystkim będzie pomieszczenie artystyczne, gdzie będziemy mogli różne rzeczy wykonywać, zarówno w ceramice, w szkle czy w metalu. A więc tak naprawdę będzie miało funkcję kulturotwórczą, ale co chyba najważniejsze, integrującą wokół sztuki, spotkań różne pokolenia, bo będą to placówki zarówno dla dzieci, dla w miarę dojrzałych i dla seniorów. Co jest w tym projekcie do zrobienia przez wykonawcę? Wykonawcą jest także, po raz kolejny to mówię z radością, słupska firma, znana z wielu przedsięwzięć, między innymi w ostatnich latach z pięknej renowacji zabytkowych obiektów słupskich, w tym także słupskiego ratusza Alpy Union. I w ramach tego zamówienia przetargowego wykonawca musi opracować dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonać roboty budowlane związane z rekonstrukcją tej średniowiecznej baszty wraz z budową 3-piętrowego budynku przymurnego oraz łącznika pomiędzy obiektami wykorzystującymi ruiny średniowiecznego muru obronnego a uzbrojeniem terenu. Wykonawca jest także zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu wraz z tą zabudową towarzyszącą oraz po zakończeniu robót uzyskanie pozwolenia na budowę. Tak naprawdę więc cały projekt pod tytułem Baszta Obronna jest już teraz w rękach przyszłego wykonawcy. Mamy wielką nadzieję, że ten obiekt, który się wpisze zarówno w to poczucie tożsamości historycznej miasta, uszanuje dziedzictwo kulturowe naszego miasta, będzie przede wszystkim rzeczywiście służył wielu pokoleniom. Bardzo się z tego cieszymy i zapraszam Rafała Szymańskiego, który opowie nam o projekcie corocznym stypendiów sportowych prezydenta miasta, ponieważ już czas, żeby zgłaszać się do rozstrzygnięcia tego projektu. Tak, do 15 stycznia trwa nabór ofert na właśnie, to jest konkurs dla wyróżniających się sportowców, dla tych, którzy osiągnęli w 2020 roku dostrzegalne w skali kraju, ale nie tylko kraju, Europa, a także świata sukcesy sportowe. Co roku taki konkurs ogłaszamy, w tym roku został ogłoszony 18 grudnia. Będzie przyjmowanie ofert, będzie trwało do 15 stycznia. Co roku oczywiście sportowcy zgłaszają się, ale w tym roku przypominamy, zapraszamy do składania, mimo że ten rok 2020 wydaje się, że ze względu na pandemię, na koronawirusa nie obfitował w nagrody sportowe, ale chociażby nawet na ostatnich konferencjach prasowych pani prezydent gościliśmy sportowców,
którzy chwalili się swoimi osiągnięciami. Przypominam, że mieliśmy w Słupsku Mistrzostwa Polski Młodzików Lekkoatletycznych, na których doskonale wypadła Akademia Młodego Lekkoatlety. Także będą sportowcy, którzy będą się ubiegali o te nagrody. To też jest ważne i może ja też publicznie o tym powiem, że wielu sportowców myśli o sobie, ale też może typować do takich nagród swoich trenerów, bo często jest tak, że zapominamy troszeczkę o trenerach. Komisja, która wyłania później rozpatruje wnioski, docenia także trenerów, a ich się zwłaszcza zawsze mało. A mi się wydaje, że też trzeba doceniać, że ci trenerzy potrafią z tą słupską młodzieżą naprawdę wiele zrobić, wiele zyskać i ta młodzież jest znana w całej Polsce, nie tylko zresztą w Polsce, także nie tylko dzięki swojej pracy, która chociaż wiadomo jest olbrzymia, ale także dzięki wysiłkowi trenerów, szkoleniowców. Ich też trzeba by mocniej dostrzegać w takim konkursie, więc oczywiście namawiamy podmioty, bo to mogą być i podmioty, stowarzyszenia, które czują się silne, które czują, że ich sportowcy w tym roku byli na tyle silni, że powinni otrzymywać takie stypendie, powinni otrzymywać takie nagrody, ale też namawiamy, żeby nie tylko typowali swoich zawodników, ale także trenerów. I także w zeszłym roku była taka jedna osoba, działaczy sportowych, których praca rzeczywiście jest dostrzegalna na tej niwie, w tej perspektywie sportowej Słupska. Na tyle jest ważna, że nie tylko dla jednej dyscypliny, ale także dla wielu innych dyscyplin. Także komisja może takie osoby nagrodzić nagrodami finansowymi. Ile by wynoszą takie stypendia? W zeszłym roku pula, którą komisja jakby operuje, to było 50 tysięcy, w tym roku będzie 40 tysięcy złotych. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dzisiaj miałam przyjemność spotkać się z Marceliną Witek, która jest naszą nadzieją olimpijską, olimpiady, która została przełożona na przyszły rok, przygotowuje się, jest naszą stypendystką. To jest wyjątkowa sytuacja, kiedy Rada Miejska jednomyślnie postanowiła przeznaczyć pewną pulę pieniędzy na to, żeby Marcelina mogła się spokojnie do Igrzysk Olimpijskich przygotować. Jest w świetnej takiej kondycji psychicznej po długim okresie prawie depresyjnym, ponieważ nękały ją niestety kontuzje, ale jest optymistyczna, że idzie tak wszystko w dobrą stronę, ma coraz lepsze wyniki, ma także nowego trenera kadry, więc jej tata wspiera jako trener na miejscu, ma trenera wyjazdowego i to wielką taką nadzieję, że jeżeli olimpiada dojdzie do skutku, to Marcelina będzie mogła wspólnie z nami radować się efektami swojej pracy, czego jej najserdeczniej życzymy. Proszę państwa, czas świąteczny jest czasem przygotowania się do świąt, ale niestety także czasem pożegnań. Jutro żegnamy, mówię to z dużym wzruszeniem, panią Krystynę Wasiuszko. Piękną postać, piękną kobietę, niezwykle elegancką, wytworną, polonistkę, nauczycielkę wielu pokoleń. Kobietę, która potrafiła przez 15 minut recytować fragmenty poematów o doświadczeniu jej najbliższym, najboleśniejszym, czyli czasach Powstania Warszawskiego. Cieszę się bardzo i dziękuję mediom, które pokazały już portret pani Krystyny Wasiuszko, ale myślę, że zawsze warto wracać. Jest jedną z ostatnich żyjących bohaterek Powstania Warszawskiego, ponieważ niewiele młodsza od niej pani Krystyna Krajewska już nie pokazuje się na uroczystościach oficjalnych. A pani Krysia Wasiuszko jeszcze w tym roku, 1 sierpnia, była z nami na uroczystości nadania rondu przy ulicy Łady Cybulskiego imieniem pięknej postaci, także lekarki, bohaterki Powstania Warszawskiego, pani dr Haliny Jastrzębskiej. Była z nami pod, jak co roku, pomnikiem bohaterów Powstania Warszawskiego. Wydawało się jeszcze w dobrej formie, miała 90 lat. Potem była informacja o tym, że niestety ciężko zachorowała. Pomagaliśmy jej sprzętem, który pomagał jej tak naprawdę oddychać. Ale syn nas powiadomił w ostatnich dniach o tym, że odeszła Krystyna Wasiuszko. Żegnamy ją jutro o godzinie 14. W ten sposób trochę żegnamy także czas 45, 46 w Słupsku, kiedy przyjechało do Słupska kilkuset bohaterów Powstania Warszawskiego. Wśród nich była też niedługo potem pani Krystyna Wasiuszko. Żal, choć miała 90 lat i zawsze mówiła o tym, że rzeczywiście jest spełniona, a nigdy nie chciała być niesprawna tak, żeby dokuczać otoczeniu. Niezwykła wola i taka, że została spełniona. Proszę państwa, 24 grudnia, ważny dzień dla każdego z nas. Właściwie chyba ten wieczór wigilijny wszyscy traktujemy podobnie jako najpiękniejszy i najważniejszy wieczór. I tego chciałam życzyć mieszkańcom naszego miasta. Pragnę, żeby ta Wigilia
była momentem, kiedy nie będziemy myśleli, co poza ścianami naszego domu. Że nie będziemy myśleli o wielkim czy mniejszym świecie, ale skupimy się na swoich najbliższych, na ciepłym dotyku naszych dłoni, kiedy się będziemy dzielili opłatkiem na kolęda, które wbrew wszystkiemu radośnie zaśpiewamy, na tym, żeby ze sobą rozmawiać i cieszyć się ze wspólnego bycia. A ja nam wszystkim życzę, ażeby do naszych domów, każdego z nas, w przyszłym roku pukało tylko szczęście, miłość, przyjaźń, życzliwość i nade wszystko zdrowie. Nikogo innego Państwo do domów nie wpuszczajcie. Zdrowie, miłość, szczęście i życzliwość. Uśmiecham się do Was pod tą maską najserdeczniej.